Nurkowanie to najprostszy sposób, by przenieść się do innej, lepszej rzeczywistości, mówią ci, którzy uprawiają ten sport. Stres, troski i codzienne zmartwienia zostają na brzegu. Pod wodą jest tylko wolność. Ma to szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych. Ciało przestaje być ograniczeniem. Pod wodą wszyscy są równi. Niepełnosprawność przestaje doskwierać. Do tej pory poruszający się na wózkach nurkowali metodą klasyczną. W środę na basenie w Dziwiżynie nastąpił przełom. Na skalę Polski jest to na pewno pierwszy tego rodzaju spotkanie z osobami niepełnosprawnymi, które zanurkowały na sidemountzie. Być może, co podejrzewam, również na świecie. Sidemount to najprościej mówiąc konfiguracja boczna, wywodzi się z nurkowań jaskiniowych. Nurek ma co najmniej dwie butle umieszczone po bokach swojego ciała pod pachami, a nie jak w przypadku metody klasycznej, na plecach. Metoda sidemount, no nie ukrywam, że zaskoczyła mnie troszeczkę, ponieważ no dla mnie jest czymś nowym, wymaga mniej siły, mniej tracimy na to energii i przede wszystkim stajemy się no szybsi pod wodą, co na otwartych wodach naprawdę się przydaje. Ostatni raz miałem sprzęt na sobie jakieś ponad 5 lat temu. No i dzisiaj, jak to założyłem, to nie miałem żadnego problemu z pływaniem, z pływalnością, także sam nie wierzyłem, że jest to naprawdę takie proste. Marcin Racinowski nurkowania w konfiguracji bocznej mógł zasmakować już w wakacje. Wtedy był to eksperyment. Dzisiaj już wiadomo, że bardzo udany. Właśnie nurkując jeszcze w metodzie klasycznej, czyli w jackecie, w butli i tak dalej, tam miałem problem z pozycją. Tutaj wchodząc pierwszy raz na sidemounta, pozycja prawie że idealna. Powiem tak, po pierwszym nurkowaniu rano nie mogłem wstać, bolały mi strasznie lędźwie, czyli mięśnie, których w zasadzie nie używam, nagle zaczęły pracować i zaczęło się rozciągać. Dużo bardziej bezpiecznie pod wodą, dwie butle, dwa automaty, co się stanie z jedną butlą, można użyć drugiej. Wszystko mamy pod ręką, zawory butli, wszystko widzimy, manometry. Bezpieczniejsze, łatwiejsze, dla osób z niepełnosprawnością na pewno dużo łatwiejsze i przyjemniejsze pływanie, nurkowanie. To właśnie instruktor Marek Błochniak wpadł na pomysł, jak niepełnosprawnym ułatwić nurkowanie. Gratulacje dla panów, że odważyli się spróbować zanurkowania na sidemondzie. Będą, myślę, prekursorami nurkowania na sidemondzie wśród osób niepełnosprawnych. Aż miło i aż się chce wrócić. No, także chyba mnie Raci zaraził na nowo. Będziemy jechać z koksem. Nie ma w planach wracać do metody klasycznej. Na pewno w przyszłości myślimy też o obozach szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych. Nie tylko tutaj, ale także latem na jeziorze. Myślę, że jak najbardziej ta metoda się osobom spodoba. A już w kwietniu Marcin oraz inne osoby niepełnosprawne pod okiem Marka Błochniaka będą nurkować w konfiguracji bocznej w Egipcie.